Mirosław Duchowski kieruje Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej. A więc przestrzeń publiczna to jest to pole, na które współpracuję od lat z Centrum Sztuki Łaźnia i ta współpraca jest niesłychanie efektywna. Jeśli Państwo pozwolą, będę mówił o tej dziedzinie, choć wiem, że również program Łaźni jest znacznie szerszy. Przestrzeń publiczna Gdańska wymaga interwencji, wymaga bardzo dużo działań artystycznych, które określą tą przestrzeń, stworzą symbole, stworzą ikony dla Gdańska i tego właśnie życzę Łaźni. Życzę, by takie obiekty artystyczne na poziomie światowym, charakterystyczne, ściągające widzów z całego świata w Gdańsku się pojawiły. Będziemy w tym współpracować z Łaźnią tak dalece, jak to tylko jest możliwe.